Wejściówka for in. Zadanie na ocenę 4. Wczytaj dwa teksty. Wypisz tak, jeśli drugi zawiera się w pierwszym i nie w przeciwnym wypadku. Zadanie jest bardzo łatwe. Nowy plik. I rozwiązujemy. Wczytuję dwa teksty. Tekst pierwszy. Input. Jak wczytałem tekst pierwszy, to w taki sam sposób wczytam tekst drugi. I teraz trzeba by sprawdzić, czy drugi zawiera się w pierwszym. Jeżeli T2 zawiera się w T1, to jest całe sprawdzenie. Wtedy wypisuję print tak. W przeciwnym wypadku, i tutaj jest ważna sprawa, że else oczywiście wraca do poziomu konstrukcji ifa, tak? Czyli tutaj mamy else. Else w przeciwnym wypadku print nie. Koniec zadania. Sprawdźmy. Zapiszmy sobie pod nazwą zadanie 1a i sprawdzamy. Pierwszy tekst to jest pierwszy tekst. I teraz drugi tekst, który będzie jakiś inny, nie zawierający się. Odpowiedź nie. Wykonajmy zadanie raz jeszcze. Pierwszy tekst. Drugi teraz niech się zawiera. JSD. JSD. Zawiera się. W porządku. Co zrobić, żeby był niezależny na wielkość czcionki? No bo tutaj wpisywałem tylko małymi. Jakbym wpisał wielkimi, nie ma siły. Są to różne teksty. Co zrobić? Słucham. Czyli co, jeżeli ktoś chciałby uniezależnić lower i sprawa zamknięta. Oczywiście przy obu tekstach, ale to było niekonieczne. Zadanie na ocenę 5. Wpisz tekst i wypisz słowo po słowie jedno pod drugim. No więc jeżeli wczytuję tekst, o, tutaj sobie wczytuję tekst, teraz trzeba wypisać słowo po słowie. Było to bardzo proste zadanie. Wystarczyło pamiętać konstrukcję for, zmienna, in, zbiór. Czyli ta zmienna będzie przybierać wszystkie elementy konkretnego zbioru. For, i, in, jaki zbiór? Zbiór to jeden, tak? A, przepraszam, musimy go rozsplitować jeszcze, tak? Możemy go rozsplitować tak. Split bez parametrów rozdziela po czym? Po białych znakach, po spacjach. No i słusznie, no bo jeżeli mamy słowa wypisać osobno, no to musimy po tym rozdzielać. To sobie zakomentujmy, sprawdźmy jak to wygląda. Print T1 uruchommy i wpisujemy, może to troszeczkę zwinę, żeby było mniejsze, żeby to było wyżej. O. Jakiś tekst rozdzielony spacjami i widzimy, że stworzyła się z tego lista trzech niezależnych słów. Taka tablica z trzema słowami. To jest niepotrzebne. To teraz dla każdego z tych słów, co trzeba zrobić? No wypisać to słowo. Jedno po drugim. Print domyślnie zeskakuje o linię w dół, no więc wypisuje tylko co i. I kolejne jest każdym z tych elementów. Najpierw pierwszym słowem, potem drugim słowem, potem trzecim słowem. Jeżeli ktoś by chciał, ten program można skrócić, no bo oczywiście wszystkie funkcje, które są metodami, tak, czyli po kropce są wypisywane, o takie. Wszystkie te funkcje można stosować bezpośrednio, na przykład tutaj. Czyli wczytuję i równocześnie dokonuję splitu. Ta linijka jest wtedy zbędna. To jest zadanie na ocenę 5. Koniec. Sprawdźmy. Tu na dół i... jakieś słowa rozdzielone spacjami i widzimy te słowa wypisane jedno pod drugim. Jak widzicie, zadanie na ocenę 5 było bardzo łatwe. Zadanie na 6. Wczytaj linię zawierającą liczby całkowite. A więc wczytujemy linię zawierającą jakiś ciąg znaków, dzielimy go, potem jeszcze trzeba będzie zamieniać na liczby, bo pamiętamy, że input wczytuje wszystko jako tekst. I wypisz sumę wszystkich liczb nieparzystych. No więc znowu musimy przez wszystkie te liczby przebiec. For i in T1, czyli przebiegam przez wszystkie elementy tego zbioru, na który podzieliłem linię wejściową.
Jednakowoż i to będą kolejne nie liczby, tylko kolejne teksty. Muszę je zamienić. I równa się int z i. Za każdym razem każdy kolejny element będzie najpierw zamieniany na i i dopiero jeszcze raz zapamiętywany w i. Czyli od tego momentu i zawiera nie tekst, a liczbę. Co z nią można zrobić? No, sprawdzić, czy jest parzysta, czy nieparzysta. Jeżeli liczba jest i jest nieparzysta, czyli dzielenie z resztą przez 2 daje w wyniku 1, no to wtedy jest nieparzysta i wtedy musimy ją sumować, tak? Czyli do sumy suma, ale suma musi istnieć już. Na początku suma, zanim nie dodałem czegokolwiek, no to wynosi 0. Suma równa się to, co było do tej pory, plus kolejny element. Jak ktoś chce, może sobie skrócić ten zapis do takiej postaci. Do siebie samego dodaj i. To jest to samo. Do sumy dodaj i zapamiętaj w sumie. Czyli będziemy zwiększać zmienną suma o wartość i, ale tylko pod warunkiem, że liczba jest nieparzysta. Na sam koniec należy wypisać sumę. Zapiszmy to, wykonajmy. I jakieś liczby takie, które jesteśmy w stanie ogarnąć w głowie, to niech to będzie 13, 6 to będzie, ta nie będzie liczona, bo jest parzystą, 7, czyli już mamy 20, 21 i znowu trochę parzystych, 88, 32 i jeszcze jedną nieparzystą, no i 22, wszystko się zgadza. 13 plus 7 to jest 10, to jest 20 plus 1, 22, ok. Rozwiązaliśmy zadanie na ocenę 6. Jak widzicie, też nie jest wcale specjalnie trudne. Jeszcze może z rozpędu wykonajmy te zadania, które były do samodzielnego przetworzenia i rozwiązania na poprzedniej lekcji. Napisz program, który sumuje wszystkie wprowadzone liczby całkowite, separowane spacjami. To jest praktycznie to samo, tylko no ten if jest niepotrzebny, tak? Po prostu sumujemy. Jak to sobie wyrzucimy, to, wyrzucimy tę linijkę, no to suma będzie po prostu wykonywana za każdym razem, a nie tylko w sytuacjach szczególnych, kiedy liczba jest nieparzysta. Gdybyśmy chcieli jakieś dewagacje robić, w innej grupie może dam zadanie, sumuj liczby nie nieparzyste, tylko na przykład większe niż 10. No to co? No liczby większe niż 10, tak? O, taki warunek. Tutaj pozmieniamy sobie warunki i będę miał zadania dla kolejnych grup. I jeszcze mieliśmy napisać program, który wskaże maksymalną z wprowadzonych liczb. Proszę bardzo, maksymalna. Maksymalną ustawiamy sobie najpierw na jak najmniejszą. Jeżeli te liczby są dodatnie, to ustawmy sobie ją na minus 1. Po co? Po to, że jak będziemy porównywać, czy to wyrzucimy, czy zostawimy? No wyrzućmy. Nie potrzebujemy. Sumy w związku z tym też nie potrzebujemy. A tutaj będzie max wypisany. No to sprawdzamy. Czy liczba do tej pory uznawana za maksymalną, a specjalnie wprowadziłem taką strasznie małą, która nie występuje we wprowadzanym tekście, czy ona jest mniejsza od tej, którą obecnie sprawdzamy? A przecież i będzie przyjmowało kolejne wartości z wprowadzanego zbioru liczb. Czyli sprawdzę po kolei z każdą z tych liczb. I jeżeli zachodzi taki warunek, to co się dzieje? To znaczy, że mój max wcale nie jest maksem, bo i jest większe, tak? No to co trzeba zrobić? No zamienić. Więc jeżeli i było większe, to znaczy, że i ma być maksem. Jeżeli będę miał następujące liczby 3, 5, 2, 8, to zobaczcie. Na początek max jest minus 1. Czy minus 1 jest mniejsze od i, czyli od trójki? Tak,
No to do maksa zapisz 3. Potem co? I będzie 5, a maks 3. Czy 3 jest mniejsze od 5? No jest, no to podpisz. 5 wstaw do maksa. Potem co robimy? Sprawdzamy, czy 5 jest mniejsza od 2? Nie. No więc pominę to, nie będę zapisywał 2. Wszystkie, które są mniejsze od tej, którą już znalazłem jako największą, no pomijam. Chyba, że znowu znajdę większą. No bo 8 jest większa od 5, czyli znowu ją przepiszę. I na koniec wypiszę maksymalną. Uruchommy to jeszcze. OK. Wpisujemy liczby. O, tu jest jakaś duża. Jeszcze większą wpiszmy. No i powinna wypisać największą. Rzeczywiście wynalazł z nich największą. Kod programu, jak widzicie, jest stosunkowo prosty. Na dzisiaj tyle.